Witam serdecznie we wtorek 28 listopada. Spójrz proszę razem ze mną na teksty biblijne wybrane na dzień dzisiejszy. Pierwszy wiersz czytam z psalmu 119. Poznanie Twoich słów oświeca, daje mądrość prostym ludziom. Drugim fragmentem jest słowo Pawła z listu do Efezjan z rozdziału 5. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Jeden i drugi fragment jest taką zachętą do tego, aby szukać mądrości i zrozumienia Bożych spraw. Mam jednak wrażenie, że dzisiaj taka zachęta natrafia na szczególny opór. I nie chodzi tutaj o jakieś złe zamiary. Współczesny człowiek przyswaja tak wielką ilość informacji przez otaczające go media, że nasze fizyczne, emocjonalne zasoby po prostu są przeładowane. To powoduje, że nasza uwaga jest bardzo krótkotrwała. Trudno oddzielić nam rzeczy ciekawe od wartościowych itd. Aby radzić sobie z takimi wyzwaniami, naukowcy nie proponują niczego nowego. Sami musimy dokonać świadomego wyboru. Sami musimy wybrać, co i kiedy słuchamy. Dzisiejsze teksty są taką wskazówką, jaka wiedza, jaka informacja jest dla nas źródłem prawdziwego życia. Czego naprawdę potrzebujemy, by, mówiąc kolokwialnie, nie zwariować. Wręcz przeciwnie, by znaleźć się w takim miejscu naszego życia, aby miało ono prawdziwy sens. Boże Słowo, jako źródło światła i mądrości, podkreśla, że prawdziwe zrozumienie nie wynika z ludzkiej erudycji, ale przede wszystkim z głębokiego zanurzenia się w Bożym przesłaniu. Poznanie tego, co Bóg nam przekazuje, oświeca naszą drogę i ukazuje prawdziwą mądrość. O tym mówi cały psalm 119. Przeczytaj go, jeśli tylko możesz. W drugim fragmencie listu do Efezjan apostoł Paweł przypomina czytelnikom o fundamentalnej przemianie, jaka zachodzi w życiu wierzących. Przed nawróceniem byliśmy w ciemności, ale poprzez wiarę w Pana Jezusa stajemy się światłością. I to jest nie tylko taka zmiana statusu, ale również wezwanie do nowego sposobu życia. Apostoł zachęca nas do postępowania jako dzieci światłości, co oznacza, że nasze życie powinno odzwierciedlać nowe światło, które otrzymaliśmy od Boga. Podsumowując te dwa fragmenty, one wspólnie wskazują, że prawdziwa mądrość i oświecenie pochodzą od Boga i są dostępne dla każdego, kto zwraca się ku Jego Słowu i przyjmuje Jezusa Chrystusa. Wierzący są wezwani nie tylko do zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim do praktykowania tego, co wynika z tej wiedzy. Bo wtedy nasze poznanie Boga jest niczym światłość, która oświeca w ciemnościach, ukazując innym drogę do prawdziwej mądrości i zbawienia. Wielu z nas to wie. Pytanie? Jakich wyborów dzisiaj dokonasz? Co zrobisz z czasem, jaki jest Ci dany? Życzę dużo mądrości. Pozdrawiam serdecznie z Żory.